Witam, Anita z Fizjobel. Zapraszam na zajęcia ze stretchingu. Pamiętajcie, że jeśli macie jakiekolwiek problemy z kręgosłupem, z kolanami, to bardzo ostrożnie, jeśli przy którymś z ćwiczeń będziecie odczuwali ból, to proszę o konsultację z lekarzem. Ewentualnie odpuszczamy sobie. Stopy na szerokość bioder, kolana lekko zgięte, niezablokowane, plecy proste, barki ładnie do dołu, łopatki ściągnięte, dłonie na kolce biodrowe. Kolana pozostaw ugięte. Z wdechem kolce biodrowe do przodu, z wydechem podciągnij pępek w stronę kręgosłupa, napnij brzuch. Wdech, wydech, napnij. Rozruszaj odcinek lędźwiowy. Wydech, napnij. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Lędźwiowy neutralnie, pępek podciągnięty, kość ogonowa pod siebie, barki ładnie opuść, czubek głowy ciągnie do sufitu i głowa. Prawa strona prosto, lewa strona prosto, prawa. Pociągnij brodę na bark, przytrzymaj w pozycji. Wracamy na wprost, do lewej. Pociągnij brodę na bark, przytrzymaj w pozycji. Wracasz na wprost, za lewe ucho i prawym. Pociągnij w stronę barku, przytrzymaj w pozycji. Świetnie, wróć na wprost, za prawe. Lewym pociągnij w stronę barku, przytrzymaj w pozycji. Wróć na wprost, broda na mostek i delikatnie w górę. Pociągnij szyję jeszcze raz, na mostek i w górę. Na wprost, luźno, puść brodę dołem, prawa strona, luźno dołem, lewa. Jeszcze raz, prawa i luźno dołem, lewa. Na wprost, ręce w górę, odwodzisz pięty, wdech, w górę, wyciągnij się. Z wydechem, luźno bokiem, szeroko otwarta klatka. W górę, wdech, wydłuż kręgosłup, z wydechem opuść. Jeszcze raz, wdech, wydech. Opuść. Świetnie. Rozciągnij prawy na ramienny. Rozciągnij lewy na ramienny. Rozciągnij prawy biceps. Tak. Rozciągnij lewy. Złącz dłonie w górę, wdech. Wydłuż kręgosłup. Rozciągnij prawy triceps. Dłoń na grzbietowych. Przytrzymaj, przytrzymaj. Świetnie. Rozciągnij lewy. Dłoń na grzbietowych. Przytrzymaj. Bardzo ładnie. Z wydechem luźno puść barki przodem. Tyłem ściągnij. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Luźno. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Będziesz potrzebować paska i kostki. Jeśli nie masz kostek, możesz użyć poduszki albo koca, porządnie zwiniętego, tak? Pasek może być paskiem od spodni albo pasek od szlafroka, chyba że masz taki pasek jogowy, to bardzo dobrze się nada. Szeroko rozstaw stopy. Szeroko, tak? Kolana idą tak jak palce stóp, to jest ważne. Będziemy się rozciągać na boki, tak? Brzuch napięty, klatka otwarta, barki opuszczone. Wdech, wydłuż bok porządnie. Klatka otwarta, brzuch napięty. Z wydechem wracasz. Wdech, wydłuż bok, wydech, powrót. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech,
wydech, wdech, wydech. Zostań na prawą stronę. Przytrzymaj pozycję. Klatka otwarta, barki opuszczone, brzuch napięty. Wydłużasz porządnie bok. Przytrzymaj, oddychaj głęboko. Rozciągamy. Wróć w górę i na drugą stronę. I wydłużasz. Przytrzymaj pozycję. Rozciągasz. Oddychaj głęboko. Pięknie. Wracasz w górę. Stopy ustaw równolegle. Przy tym rozciąganiu możesz sobie położyć z przodu koc albo poduszkę. Szeroki rozstaw. Stopy ustawiasz równolegle. Brzuch jest napięty, pępek podciągnięty w stronę kręgosłupa. Klatka otwarta, barki opuszczone. Uchwyć z tyłu za łokcie, za plecami. Trzymaj brzuch napięty. Z wydechem ustaw kręgosłup równolegle do podłogi, do maty, tak? Wydłużasz go. Nie schodź głębiej, tylko wyciągaj. Równolegle ustawiony kręgosłup do maty. Uszy jak najdalej od barków. Pozostań w pozycji. Oddychaj głęboko. Staraj się trzymać kolana rozprostowane, żeby rozciągały się więzadła podkolanowe. I oddychaj. Pozostajesz w tej pozycji, opuść tylko ręce. I tutaj może przydać Ci się poduszka albo koc. Chyba, że sięgasz, nie opuszczając kręgosłupa w dół. Jeśli sięgasz rękami do maty, to idealnie nie musisz korzystać wtedy z koca ani z poduszki. Jeśli korzystasz, to połóż je dokładnie pod barkami, tak? I dłoń lewą po środku na kocu albo na poduszce. Z wydechem za prawą ręką otwórz klatkę. Wydłużaj kręgosłup, rozciągaj się, zostań w pozycji i oddychaj głęboko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wróć, bardzo ładnie. Zamień rękę, prawa, po środku. Z wydechem za lewą otwórz klatkę. Oddychaj głęboko. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Wróć. Odsuń poduszkę koc, jeśli z niego korzystałeś. Dłonie wsuń pomiędzy stopy. Tak, z wydechem pociągnij koronę głowy do dołu. Wyciągaj się, wydłużaj. Jeśli potrzebujesz, możesz uchwycić od wewnątrz, po zewnętrznej stronie kostek albo łydek dłońmi i dociągać klatkę do środka. Tak, rozciągamy. Pozostań w pozycji, oddychaj głęboko. Podpieramy się na dłoniach, podciągnij, tak, i zmniejsz rozstaw stóp. Do całkowitego złączenia stóp i kolan. Tak, stopy kolana złączone. Klatka idzie na uda. Głowa luźno, żadnych napięć w odcinku szyjnym. Uchwyć za łokcie pod kolanami i dociśnij ręce do nóg, dociskając klatkę do ud, tak?
Głowa luźno, weź głęboki wdech i z wydechem powoli rozprostowujesz nogi pod kolanami. Tyle, ile jesteś w stanie, tak? Oddychaj głęboko, wyciągaj się. Pozostań w pozycji głęboko oddychając. Ugnij kolana, puść ręce luźno i głowę, skrzyżuj stopy i usiądź na pośladkach. Możesz sobie usiąść na kostce, jeśli potrzebujesz, na kocu albo poduszce, tak? Prawą stopę jak najbliżej do środka, lewą ustaw po zewnętrznej prawej nogi, tak? Popraw guzy kulszowe, wysuń je. Ściągnij kolana do maty, otwierając szeroko biodra, tak? Skupiamy się na otwieraniu biodr. Dłonie połóż z przodu i z wydechem pociągnij prosty kręgosłup do przodu, wydłużając go. Skupiamy się na otwieraniu bioder i wyciąganiu kręgosłupa. Oddychaj głęboko, rozciągaj. Bardzo ładnie, powoli wracasz w górę i zmieniasz układ nóg, tak? Prawa, która była do wewnątrz, przesuwasz ją na zewnętrzną stronę lewej, lewą podciągasz blisko do środka, tak? Popraw guzy kulszowe, mają tendencję do podwijania się, więc przy zmianie pozycji trzeba je poprawiać. Otwórz biodra, tak, szeroko, ściągaj kolana do dołu, pilnuj napiętych mięśni brzucha, wyciągaj kręgosłup, utrzymuj klatkę otwartą, barki opuszczone. Ręce z przodu z wydechem, pociągnij prosty kręgosłup do przodu. Staraj się utrzymywać klatkę otwartą, barki ściągnięte, nie garb się w górnej części, to ważne. Wyciągaj cały kręgosłup, oddychaj głęboko. Pięknie, powoli wróć w górę. I barki ładnie ściągnij w dół. Świetnie. Teraz usiądź na poduszce, chyba że już jesteś, albo na kocu. Tak. Przesuń guzy kulszowe na tył. Złącz podeszwy stóp jak najbliżej, kierując je do środka, do wewnątrz. Skup się na otwieraniu bioder. Tak, ściągamy kolana w dół i pociągnij kręgosłup do przodu. Otwierasz biodra, oddychaj głęboko, rozciągaj. Pięknie, powoli wracasz w górę i suń się z koca albo z poduszki, tak? Ustaw w szerszym rozkroku stopy, kolana masz zgięte, barki ściągnij, klatkę otwórz,
Z wydechem pociągnij prawe kolano do wewnątrz, zamknij biodro. Przytrzymaj chwilę pozycję, rozciągnij. Bardzo ładnie, wracasz w górę i pociągnij lewe do środka, zamknij biodro. Przytrzymaj przez chwilę pozycję, rozciągnij. Świetnie, wracamy w górę i wchodzimy w klęk podparty. Kolana ustaw pod biodrami, dłonie pod barkami. Paluchy rozłóż jak wachlarz, stopy luźno, barki ściągnij w stronę bioder, szyja, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Z wdechem zadzieramy brodę, brzuch masz napięty, wyginasz porządnie odcinek lędźwiowy, ale musisz mieć mocno napięte mięśnie brzucha. Z wydechem podciągnij pępek w stronę kręgosłupa, broda do mostka, zrób koci grzbiet. Z wdechem zadzieramy brodę, wygnij lędźwiowy, koci grzbiet, wydech. Wdech, zadzieramy brodę, podciągnij paluchy stóp, z wydechem wejdź w psa, z głową w dół, wydłuż ładnie kręgosłup. Oddychaj głęboko, rozciągaj. Pozostań w pozycji. Stopy masz na szerokość bioder albo odrobinę szerzej. Starasz się, żeby kręgosłup tworzył jedną linię od kości ogonowej po czubek głowy. Jeśli tak jest, to dociskasz wtedy pięty do maty i prostujesz nogi w kolanach. Oddychaj głęboko, rozciągaj. Pociągnij prawą nogę w górę, nie otwierając biodra, tak? Biodra równolegle, kolce biodrowe ustawione do maty. Wydłużasz się, oddychaj głęboko, rozciągaj. Wstaw stopę między dłonie, kolano ustawione nad piętą, barki ściągnij i wydłużaj się, tak? Wydłużasz kręgosłup, brzuch trzymasz napięty, rozciągasz. Powoli połóż kolano wykrocznej na macie. Rozluźnij palce stopy. Kolano masz nadpiętą. Jeśli potrzebujesz, możesz użyć poduszki albo koca od wewnętrznej strony nogi prawej, tak? Jeśli potrzebujesz, bo to jest uzależnione od Twojego rozciągania. Otwierasz biodro, odsuwając kolano do boku, ale nie przenoś ciężaru na zewnętrzną krawędź prawej stopy, tylko cała stopa przylega. Kością łonową ciągniesz do maty. Zejdź łokciami na matę, na koc albo na poduszkę i wydłużaj się. Oddychaj głęboko, otwieraj biodro, ciągnij kością łonową do maty, rozciągaj, zostań w pozycji. Oddychaj głęboko. Powoli wracasz w górę. Kolano wraca, nadpięte, tak? Dłonie przy stopie. Podciągnij paluchy wykrocznej, noga w górę. Dociśnij piętę wykrocznej, rozprostuj.
prawą nogę, przednią nogę w kolanie. Tylną piętę starasz się dociskać do maty, rozciągasz brzuchaty łydki. Z wydechem pociągnij klatkę w dół na udo i goleń, tak? Oddychaj głęboko, rozciągaj, zostań w pozycji, przytrzymaj. Oddychamy, oddychamy głęboko, wyciągamy się. Powoli wyjdź kręgosłupem w górę, ugnij kolano, zatrzymaj nad piętą, połóż dłonie i wróć do psa z głową w dół. Wydłuż kręgosłup, odpocznij chwilę, wyciągnij się, rozluźnij, oddychaj głęboko. Pociągnij lewą nogę w górę. Nie otwieraj biodra, wydłużaj kręgosłup, rozciągaj. Wstaw stopę między dłonie. Kolano masz nadpiętą. Barki ładnie ściągnij w stronę bioder. Klatka na udzie. Brzuch napięty, wyciągaj się. Oddychaj głęboko, rozciągasz. Jeśli potrzebujesz, ustawiasz kostkę od koc albo poduszko od wewnętrznej strony przy nodze lewej. Jak nie możesz robić to bez akcesoriów, połóż kolano wykrocznej, palce stopy rozluźnij. Kolano jest nadpiętą, cała stopa przylega, nie przenoś ciężaru nogi na zewnętrzną krawędź stopy, tylko cała stopa, tak, obciążona. Kolano do boku, otwórz biodro, zejdź łokciami na matę albo na koc, na poduszkę, tak. Wydłużaj się. Oddychaj głęboko, rozciągaj, zostań w pozycji. Powoli wracasz w górę. Wróć kolanem nad piętę, dłonie przy stopie, podciągnij paluchy wykrocznej, unieś kolano w górę, dociśnij piętę wykrocznej, rozprostuj przednią nogę w kolanie i z wydechem zrób głęboki skłon. Pozostań w pozycji, wydłużaj, rozciągaj, oddychaj głęboko. Powoli w górę pociągnij kręgosłup, ugnij kolano i wróć do psa z głową w dół. Wydłuż ładnie kręgosłup, rozciągnij, pooddychaj głęboko. Możesz delikatnie pounosić pięty, zginając kolana, porozluźniaj. Przemaszeruj do dłoni, skrzyżuj stopy z przodu, ugnij kolana i siadamy na macie. Jeśli słabiej się rozciągasz, możesz usiąść na kocu porządnie zwiniętym albo na większej poduszce, tak? Plecy proste, barki ładnie ściągnij, będziesz potrzebować paska. Przesuń
guzy kulszowe na tył, jeśli siedzisz na kocu czy na poduszce, to na tył koca poduszki, tak? Pięty na flex, barki ładnie ściągnij, klatka jest otwarta. Włóż pasek pod stopy, z wydechem od bioder, tak? Prosty, ładnie wyciągnięty kręgosłup, pociągnij do przodu. Oddychaj głęboko, rób to z paskiem. Jeśli się lepiej rozciągasz, możesz chwycić rękami za stopami, tak jak pasek był, i pociągnij mocno w dół, wydłużając się. Oddychaj głęboko, rozciągaj, pilnuj pięt na flex. Powoli wracasz w górę. Jeśli pracujesz z paskiem, to zostaw go na prawej stopie, tak? Lewą nogę zginasz w kolanie, podciągnij, opierając lewą stopę o udo. Biodro otwarte, kolano lewe do boku, popraw guzy kulszowe, tak? Skieruj klatkę na prawe udo. Wydłuż kręgosłup, klatka otwarta, barki opuszczone. Z wydechem pociągnij klatkę do przodu na udo. Oddychaj głęboko, wydłużaj się. Powoli wracasz w górę, zostaw pasek, jeśli pracujesz z paskiem. Przełóż lewą stopę na zewnętrzną stronę prawej nogi rozprostowanej. Podciągnij kolano do wewnątrz. Możesz zostać w tej pozycji albo zrobić